Grzegorz, w szóstym meczu wygrywamy po dogrywce. Twoja bramka, no nie da się ukryć, że dużo emocji w tym meczu i wracamy do satelity na spotkanie numer 7, które no, będzie absolutnie najważniejsze w całym tym sezonie. Czy w całym sezonie to się okaże, ale na pewno w tej serii będzie najważniejsze i naprawdę zrobimy wszystko, żeby wygrać to spotkanie. I przede wszystkim też podziękować kibicom, którzy nas wspierali w tym poprzednim meczu. Dopingowali nas przez cały mecz, także chcielibyśmy właśnie takim zwycięzcom im za to podziękować. Dzisiaj też pokazaliśmy dużo serca, bo w składzie zabrakło kilku zawodników z powodu choroby. To nam zadania nie ułatwiło, więc też ten charakter dzisiaj wyszedł na pierwsze miejsce. To jest play-off. No. Każdy będzie robił co może, żeby wygrać, żeby grać, bo... Mówię, no nie każdy jest zdrowy, każdy jest poobijany, wiadomo jak to jest w play-offie, także play-off, charakter. Jaki był plan na dogrywkę, bo widać było, że chcemy przytrzymać krążek i szukamy okazji na bramkę. Było jakieś konkretne założenie? Nie, chcieliśmy szanować krążek, żeby przypadkiem gdzieś tam nie było głupiej straty i żeby nas nie skontrowali, bo wiemy, że w sumie wszystkie bramki, które do tej pory nam strzelili w tej serii, to były gdzieś tam skontry, jakieś dobitki, także chcieliśmy po prostu go szanować i wykorzystać swoje sytuacje. Wspomniałem, że wracamy do satelity, więc ten doping kibiców na pewno będzie bardzo ważny i gorąco ich zapraszamy już we wtorek. Dokładnie, jak na każde spotkanie w satelicie zapraszamy. Niech wypełnią ją po brzegi. Na pewno czujemy ich wsparcie i tak samo będzie w tym siódmym meczu.